Brzydki głos. Naprawdę? Aha. Co ty powiesz? To typowe. Wiesz, mam nadzieję, że... Dasz sobie radę. Chociaż plamy z trawy ciężko schodzą. Nie wiem, jak to robisz, ty stary hultaju, ale z wiekiem jesteś coraz przystojniejszy. To jest tata. Nagrałem na mój nowiutki procesor głosu głos twojej mamy. Teraz mogę mówić do maszyny i będę miał dokładnie jej głos. Poważnie myślisz, że się uda? No jasne, na pewno. Kupiłem to w internecie. Słuchaj. Ho, 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 ho. Dwight, skończ się wygłupiać w łazience i wynieś wreszcie śmieci. Lekarza! Gdzie do licha są te przeklęte bandaże? To jest fantastyczne! Robot Boy chce próbę! Wymyśliłem coś lepszego! Zrobię twój głos! Ja, Robot Boy, znać mi miło! To nie taki Robot Boy głos! Bez obrazy, Robosiu, ale trafiony w dychę! Robot Boy głos jak głupi robot! Nie chcieć! Chcę głos jak chłopiec. Może Robot Boy idzie sklep komputerowy kupić nowy głos. Dobra, Gaz, dosyć już. Tommy! Gaz! Chodźcie, bo spóźnicie się na szkolny autobus. Ja Robot Boy. Ja lubić chodzić szkoła. Przestań wreszcie. Dwight, kochanie, zrób coś dla mnie. Przynieś wszystkie śmieci i wysyp je w salonie. Dostaniesz za to dużego, słodkiego całuska. Całuszek dla mnie! Złotko, ja czekam na całuszka! Złotko, chodź do mnie! Zasłużyłem na nagrodę! O! Ty chyba oszalałeś! Co mówiłaś? Testy, testy! Raz, dwa, trzy! Ha? Co to? Paczka, moje imię? Rofonik. Prosta opcja, dobry głos dla robota. Witam w Rofoniku. To prosty sposób na pozbycie się sztucznego głosu robota i mówienie jak prawdziwy chłopiec. Zaczynajmy. Powtarzaj za mną. Wspaniały dzień na paradę. Wspaniała parada. Dobrze. Teraz powiedz. Toczy się koło, toczy się koło. Toczy to ja, toczy to ja. Dobrze. Robisz postępy. Jupi! A teraz powiedz, jestem bardzo śpiący, jestem bardzo śpiący. Kiedy zasnę, wykonam każdy usłyszany rozkaz. Ja bardzo śpiący, ja bardzo śpiący, wykona każdy rozkaz. Odnajdę zatopiony statek Ferdynanda Magellana i przyniosę z niego wszystkie skarby doktorowi Kamikadze. Ja znaleźć statek skarbów, przynieść Kamikadze. Udało się! Dzięki moim hipnotyzmom ten głupi robot mój zrobi wszystko, co mu każę! Będę rządził światem! Metalogłowy dureń, miałeś mi przynieść same skarby, a nie calutki statek! Teraz wrócę do domu i zapomnę o wszystkim, co się wydarzyło. Konstantin! Zapomnieć o wszystkim! A, bardzo proszę! Szefie, te dyski samouczki są kapitalne! Słuchałem cukiernictwa dla tumanów i niech pan spojrzy na ten placek! Krochotki, ale jaki wilgotny! Zechciej zamknąć swoją twarz! O, dla pana jest cały zestaw dysków. Ma tytuł jak być szefem, nie będąc wielkim hamem. Wynocha stąd! Pragnę cierpieć w spokoju!
Robot Boja głos robi dobry. Gaz nie wyśmiewa się. Włączyć następny dysk. Powtarzaj za mną. Polecę w kosmos. Ja lecieć kosmos. Gdy przylecę do Kazilandu, dam Konstantinowi system wystrzeliwania pocisków z kosmosu. Gdy lecę Kaziland, dać system Konstantin. Teraz wrócę do domu i zapomnę o wszystkim, co się wydarzyło. Teraz lecieć dom, zapominać. Prezydent ogłosił dzień żałoby narodowej. Co jeszcze wiadomości? O, szefie, tak się martwię o Robot Boja. Jego mowa ani trochę się nie poprawiła. Czy wszystko muszę ci znowu tłumaczyć, ty zakuty łbie? Przecież mowa Robot Boja wcale nie ma się poprawić. To zwykła sztuczka i popatrz, jak pięknie działa. Teraz coś zabawnego. Góra Rushmore została dziś oszpecona. Zahipnotyzowany robot wyrył w twardym granicie twarz geniusza zbrodni, doktora Kamikadze. Wszczęto w tej sprawie intensywne śledztwo. Darmowa reklama! Właśnie tego mi trzeba do rządzenia całym światem. O tak, to świetnie, szefie, świetnie. I powiedz, szefie, czy Robot Boy może mnie wyryć na górze Rushmore? Co? Ty na górze Rushmore? Ha, 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 ha! Rozśmieszasz mnie! Na to zasługują wielcy mężowie, a nie dusi, głupi, bezydcy, grubi, ślamazarni pomagierzy! Niech pan sobie ulży, szefie! Wkrótce będę miał wszystko, żeby zacząć rządzić światem! A wtedy, gdy robot mój przestanie być użyteczny, zostanie zniszczony! Jestem bardzo diaboliczny! Ha, 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 ha! Zastanawiam się, gdzie jest Roboś. Nie widziałem go, odkąd go uraziłeś. Może Robot Boy idzie auto myć, polerka i wosk. Skończ z tym. Martwię się o niego. Był bardzo smutny. Weź wyluzuj, wrażliwcu jeden. Daleko nie poszedł. Roboś? He? Co to do licha jest? Rofonik, prosty sposób na pozbycie się sztucznego głosu robota i mówienie jak prawdziwy chłopiec? Skąd to przyszło? Kto wie, ale tego mu trzeba, chłopie! To nie jest prawdziwy samouczek, głupku. To pewnie jeden z podstępów Kamikadze. Skarb Magellana, system wystrzeliwania pocisków. Ojejku, posłuchaj tego! Polecę do Kazilandu, by zostać zniszczonym raz na zawsze. Dosyć mocny jak na zwykły program samouczek. Muszę lecieć do Kazilandu i ratować Robosia. No to jazda! Gaz, zostajesz na kolację? Dzisiaj będzie pyszna rybka. Albo nie. Konstantin! Głupi, nieporadny, niezguło! Możesz piec sobie te niesmaczne placki, kiedy będziemy na Księżycu. Nie jestem stworzony do pracy fizycznej. Dziękuję panu. No problem. Kamikadze, gdzie on jest? Robot Boy zapewne właśnie w tym momencie spada w głąb mojego wulkanu. Bardzo posłuszny robot. Nie, Robosiu! Ha, ha! Upieczony placek, odstaw na 40 minut. Upieczony, odstaw na 40 minut. Robosiu! Robot Boy? Ej, co ty robisz? Skoro on piecze placki owocowe, to gdzie jest Konstantin? Nie zapamiętam absolutnie nic, bo stanę się popiołem wulkanicznym. O nie! Co robić tu? Musimy ratować Konstantina. Dobra robota, Robosiu. Ej,
Co ja tutaj robię? Czemu buty mi płoną? Słuchałeś niewłaściwego CD. O, to wy mnie uratowaliście! Jak ja wam podziękuję! Może upiekę dla was placek? Zostaw to dla Kamikadze. Jemu to się przyda. Robosiu, wybacz nam te żarty. Masz dobry głos. Twój głos jest twój. Gaz uważa niedobry. Ta, mam pomysł, jak możemy mu dać małą nauczkę. Posłuchaj teraz, co zrobimy. Słuchaj, Gaz! Kto to? Zaraz ulegniesz destrukcji!